Zobaczcie, jaka piękna pogoda w niedzielę. A jak jest taka ładna pogoda, to ciężko jej nie spożytkować. Ja mam kilka lampek do wymiany, już wam pokazuję, o które chodzi. Generalnie nie pali, o. Przestaje palić ta, jest już na umarciu. Wymarciu. Nie pali ta. I jak to bywa, w tych pomarańczowych bocznych nie pali również ostatnia. Już mam swoją teorię, dlaczego ona nie pali. Dlatego, że ona jest chyba wychylona, bo ten boczek jest odchylony i cały syf wszystko leci w tą lampkę. To jest taka moja teoria. I z jednej i z drugiej strony najczęściej pada ta. To chyba nie jest przypadek. Więc wymieniamy i ten czas jakoś poleci. Niedziela jakoś upłynie. Jakoś na takich pozytywnych działaniach. I troszeczkę z głowy człowiekowi zejdzie. Rozpoczynamy akcję 20 tysięcy na 40 urodziny. W marcu kończę 40 lat i moim wielkim marzeniem jest mieć na swoim kanale YouTube 20 tysięcy subskrybentów. Oczywiście nie jest to możliwe bez was, dlatego bardzo serdecznie zachęcam was do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania, komentowania, napędzania tego algorytmu YouTube'owego, żeby ten kanał poszedł do przodu. Ja ze swojej strony mogę wam obiecać, że w tym roku będzie dużo więcej materiałów. Będą to nie tylko vlogi z trasy, więc tym bardziej serdecznie zachęcam. Nie przeszkadzam i życzę wam miłego seansu. Zobaczcie moje dwa nowe przewody. Takie ładne, króciutka i tak się wplątały. No nie wierzę po prostu, ale tak delikatnie. One mają taki malutki, wiecie, ten warkocz. Jeszcze zanim zacznę, to zupełnie pójdę do spryskiwaczy, bo mam tych butelek. Więc doleję, żeby się skowki zwolniły. Tłuste. Jeszcze sprawdzę, żebym dobrze wymontował. Nie świeci ta jedna. No to ja tutaj, jak widzicie, żarzy. Powiem do innej. No i tutaj w ogóle zmieniamy. Jak widzicie, operacja zakończona sukcesem. Lampki powymiane, no umówmy się, to nie było nic nadzwyczajnego. Problemem był tylko kabel przy tej lampce z drugiej strony, bo był krótki. Musiałem się położyć na ten ręczniczek i kombinować od dołu, ale się udało. Jak już mam taką dobrą wenę i piękna pogoda jest na zewnątrz, to naprawię jeszcze jeden uchwyt od skrzynki, bo się wyłamał. No i kurde, bo robota pali się w rękach. Niedziela pracująca, chociaż mówią, że niedzielna praca w gówno się obraca. Mam nadzieję, że w tym przypadku tak nie będzie. No i tyle. Nie wiem, ile będzie słychać, bo tutaj kolega męczy Mercedesa. Ale wyłamało się tutaj uszko od uchwytu, od zamykania. No i właśnie wymyślam jakiś patent na to. Mam nadzieję, że coś na to ogarnę, żeby ta skrzynka się jakoś tak ładnie zamykała. Zobaczymy. W najgorszym wypadku trzeba będzie zmienić skrzynkę. Nie wiem, na ile to wytrzyma, pewnie nie na długo. Na razie trzyma. Przyłożę uchwyt stąd na bok, bo ten był na boku. Skrzynka zamknięta. Jeszcze jak mam werwę, to sobie posprzątam z drugiej strony w skrzynce, bo tam jest taki bałagan, ale to taki bałagan. Werku. No i rozładowujemy. Jeden kontener już właśnie odjeżdża tam na wózku. Zostały dwa. Największy, najbardziej problematyczny będzie ten, bo jest i długi, i wysoki, i będzie ciężko tym wózkiem, który tutaj pan go przyprowadził, rozładować po prostu ten kontener. Więc zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. No i ten drugi i będzie rozładowany. Rozładowane. Ostatni stoi tu, długi stoi tu. Wózkowy dał radę, najważniejsze.
jakiś już tam zarys planu, dlaczego jest. Za chwilę zobaczymy, co jest w aplikacji. Będziemy działać. No teraz muszę to pospinać, poukładać narożniki. A się zmachałem trochę. Człowiek długo na czepie otwierał, to się trochę zmachał. Patrzcie, jak poukładane w skrzyneczce wczorajsza robota elegancko. Nie ma lipy. Porządeczek musi być. No i co się u mnie dzieje, słuchajcie? Jest godzina 12.18, stoję na parkingu, bo tak. Po rozładunku był plan, tak jak wam powiedziałem. Okazało się, że to jest ładunek z Metz między Orlean a Paryż. Powiedziałem, że sorry, nie jedziemy, bo tam jest, no nieciekawe, są te strajki. No oglądałem się tych wszystkich zdjęć, TikToków, filmików, rolek na Facebookach, na różnych grupach. Naprawdę tam jest ciekawie, potrafią rozładować ciężarówkę w środku autostrady. No nie są mi takie przygody potrzebne. Więc nie jedziemy. Dobra, szukam dalej. W trakcie tego szukania sprinter mówi: ty miałeś rację, tam mi przysyłają zdjęcia inni przewoźnicy, inni kierowcy, tam jest nieciekawie. No to kurde, decyzja moja była słuszna. Przysłał mi, nie wiem, po godzinie później, po 11 przysłał mi spedytor zlecenie, ładujemy się koło Grenoble. Dobrze mówię? Nie, czekaj, źle mówię. Koło Genewy tutaj, od Lyonu w stronę Genewy mieliśmy podjechać kawałek, załadować się i przez Niemcy, tam na Austrię, przez tym dołem koło Innsbrucka zrzutka. No dobra, fajnie, wklepałem w nawigację. Pierwszy raz miałem taką sytuację, że mi TomTom pokazał brak możliwości dojazdu. Wszystko w koło czerwono. Patrzę na Google, wszystkie drogi poblokowane. No to piszę, słuchaj, no nie ma możliwości dojazdu. Spedytor zaczął szukać, gdzieś tam znalazł jakieś boczne dróżki. Próbowałem przesunąć tak nawigację, patrzę na nawigację, te drogi już są też czerwone. No jedyna droga, która jeszcze nie jest czerwona, to jest droga do Niemiec i też już jest tak zgłoszone, że trzeba stąd uciekać, nie ma na co czekać, bo za chwilę tutaj utkniemy na kilka dni i potem to będzie dramat, jak tutaj będę stał nie wiadomo ile. Więc trzeba stąd spieprzać, krótko mówiąc, trzeba stąd po prostu spieprzać. Jest decyzja, czekamy na to, czy klient anuluje zlecenie, bo no nie ma możliwości dojechania poza ładunek. Jak anuluje zlecenie, no to najprawdopodobniej 384 km walimy na pusto, żeby dotrzeć do Niemiec, załadujemy coś jutro z rana w Niemczech i tak się potoczy sytuacja. No oby był szczęśliwy koniec, bo obserwując drogi we Francji, z minuty na minutę robi się coraz gorzej. Dam znać. 3 days later. Właśnie, jak mi się udało pięknie stanąć, jestem na taki mały auto, bo właśnie nie za niego zapłacić. Kilometr 300 metrów od załadunku, więc bliżej się chyba nie dało. No i przyszedł czas, że trzeba się wziąć za robotę, a nie tylko leżeć w kabinie. Dlatego przyszedłem tutaj posprzątać, pozwijać pasy, pozamiatać, bo chyba wracamy na drogi Amazona. I cóż, wyjąłem schowka, ostatnio sprzątałem razem z wiarkę do pasów, więc zobaczymy, jak ona się sprawdza, bo szczerze powiem, że jej nigdy jeszcze nie używałem, nigdy, więc jestem ciekaw, jak to będzie działać. Pozwijamy, zobaczymy, pozamiatamy, potem jakiś prysznic, obiad i do roboty. A nocka dzisiaj długa, bo jest 800 km, no wiadomo, że całość dzisiaj nie zrobimy, ale ile się uda, tyle mam nadzieję dzisiaj polecieć max. Dobra, zobaczmy, to jest nic wielkiego niby, to jest jakieś urządzenie, nie wiadomo jak zaawansowane technologicznie, żeby się tym jakoś jarać, ale ja nigdy nie lubiłem zwijać pasów, więc dla mnie to będzie fajna sprawa, jeżeli to faktycznie działa. Przekłada. Teraz się okaże, czy Wojtyła pokona urządzając zwijane pasy. Chodź. Działa. Może nie zbija to idealnie, ale na pewno nie to szybciej, aniżeli mielibyśmy to zrobić ręcznie. Muszę wam pokazać jeszcze raz, bo okazuje się, że zbijarka do pasów mnie pokonała, a ona zbija bardzo ładnie, to ma taki uchwyt, na który wkładamy też część pasa, żeby on się ładnie układał. I teraz przy zbijaniu, zobaczcie, jak ona pięknie idzie, nie? Się nic nie przesuwa, idzie jedno przy drugim. Ładnie, nie?
Ej, naprawdę to jest fajne urządzenie. Proste, szybkie. Zobacz, jak ładnie pas zwijam. Tu widzisz? Elegancko. Pasy pozwijane. To teraz co? Jak czarownica. Do mioteł, kurwa, aż do mioteł. Posprzątane. Idę się spakować na prysznic, wykąpać, zjeść i będzie pora się szykować do drogi. A dyszę dlatego, że chwilę sobie poskakałem. Takie ćwiczenie na spalanie tłuszczu. Ale nie pokażę wam, bo nie wygląda efektownie. Ale jest efektywne. No i dojechałem na Zadunek. Ten kilometr 400 metrów od parkingu. Sytuacja jest taka, że stanąłem na stopie, no jak zawsze to się dzieje. Ale tutaj nie ma żywej duszy, nie ma nikogo. Jest podany numer do marszala, jakby nikogo nie było na bramie. Zadzwoniłem i tylko powiedziałem, że mam tutaj załadunek, bo ale zgód i się goś rozłączył. No to czekam, jestem przed czasem. Na aplikacji się odhaczyłem. 15.50, wyjazd z pierwszego punktu, 40 minut przed czasem. Do następnego punktu mamy 121 km, powinien tam być 18.30, będę 17.30, więc godzinę przed czasem. Może ten dzień nie będzie taki zły i ta nocka się okaże taka dość szybka, rychła, taka, wiesz, taka... Spoko powinno być, spoko powinno być. Jestem na drugim miejscu, 17.30. Rampę 14. Gość mnie pyta, welche Sprache? Ja mówię do niego, English, Deutsch. Rampę 14. Tylko, że rampę 14 to ja muszę pewnie jeszcze plombę zdjąć, a mam tą stalową, więc to nie będzie takie łatwe. Ej, tu jest trochę tych ram. Ja myślałem, że to taki mały zakład zewnątrz, to tutaj jest spory zakład. Kurwa, elegancko, widać, że to będzie piękny dzień. Podjeżdżam, pan mówi, że mam tylko zdjąć plombę, nie otwierać, muszę się nową plombę i papiery, bo oni nie mają ładunku, więc będzie no goods na drugim punkcie i lecimy w trzecie. Można? Można. Zobaczcie, pokażę wam. Dwa miejsca załadowane i mam już cztery palety. Cztery. Załadunek z takiej rampy dzikiej PGR-owskiej. Musiałem poczekać, bo na tym placu było pełno busików tego typu tam. I zwozili paczki. Musiałem poczekać, bo byłem tutaj już przed 20. Generalnie awizacja jest na drugą w nocy. Ale pan bardzo w porządku. Mówi do mnie, że jak ty do mnie miło, to ja do ciebie też podejdź o 22. No i patrz. 22.18. Jestem załadowany. Odjeżdżam od rampy. Kwity biorę. Tutaj się robi śniadanko. Jakoś nie mogłem dospać, stałem przed budzikiem po 12. Ale taki jestem trochę wstrząśnięty, niemieszany. Oglądam sobie serial na Netflixie. Mogę wam polecić, jest bardzo fajny serial Peaky Blinders. Kto nie oglądał, to niech sobie włączy. No mnie wciągnął, lecę już drugi sezon, jest fajny, nie? I cóż mogę powiedzieć. Mam już jakiś zarys kolejnej roboty. Dzisiaj o 19 powinniśmy być na rzutce. Zdejmujemy, mamy podlotu 70 km i jutro rano ładujemy coś w stronę Fuldy. Jeszcze nie wiem co, zobaczymy. Okaże się jutro. Jeżeli chodzi o skanie, to bardzo dobrze wyszedł ten początek. Naprawdę, żeśmy z Łukaszem obstawiali, że będzie naprawdę dobry wynik. Bo dzisiaj jest tydzień, jak jesteśmy w trasie. I on ma zrobione 3400 km, czyli naprawdę jest bardzo dobrze. Jak na ostatnie czasy. I ja mówię do niego, ty, no to my pieprzniemy rekord. No i kurde, czar pryc. Rzucił rano z pełnym tachem, 70 podlotu i ładuje jutro o 13. No cóż, no nie chwal dnia przed zachodem. Tak sobie się chyba mówi, nie? Ładuję Amazona gdzieś tam spod Niebolonii. Nieważne. Takiego 800 km w sumie ładownych. Do koło Norymbergi rzucamy. Engolsheim. Coś takiego chyba. Nie, może coś pokręciłem. Ale ja już tam byłem ostatnio w filmiku, także... Zobaczcie sobie tam.
cofnąć. No i zrzutkę ma w piątek wieczorem. I to tak trochę licho wygląda, nie? Bo w piątek wieczorem zrzuci i wiadomo, że już nie załaduje. No chyba, że mu spedytor znajdzie kolejnego Amazona. O czym rozmawialiśmy ze spedytorem, powiedział, że pewnie ogarniemy coś tam, na pewno w sobotę podleci. Jakby zrobił to, plus w sobotę takie 500-600, naprawdę będzie przyzwoity wynik, naprawdę. Ale zobaczymy, bo jak już właśnie widzicie, teraz to nie ma co przechwalać, więc... Dobra, zjem śniadanko, ogarnę troszeczkę kabinę, bo jest taki mały nieładny porządek, ciemno. W ogóle obejrzę sobie z dwa odcinki i się będziemy zbierać na Czechy. A co? Miało być śniadanko, wszystko ładnie, pięknie, a ja tymczasem biegnę na stację benzynową po bułeczki, bo mi się mój chleb zielony zrobił. Matko Bosko. Co to jest z tym chlebem? Jesteśmy w Republice Czeskiej. Idę właśnie na stację doładować trochę swoje urządzenie, podreperować trochę myto. I zostało 180 km. Za chwilę muszę z wami podjąć jeden temacik, bo mnie jeden gościu zirytował komentarzami pod ostatnim filmikiem. Czegoś chyba on nie zrozumiał i nie wiem, czy nie jest więcej osób, które to tak rozumieją. Ale o tym to za chwilę. Na razie idę doładować urządzonko. Pali się tam euruzek na zielono, znaczy, że pieniądze są. Doładowałem 2000 koron. I słuchajcie, bo mi gościu tutaj pisze komentarz, że co ty chłopie ciągle stękasz, ciągle narzekasz, ciągle marudzisz, ty zaraz zbankrutujesz, a jak to jest, jak inni się utrzymują? Już pomijając tego fenomena transportowego z Rabena, to jak to jest? No więc wyjaśnię i objaśniam. Po pierwsze, to ja nie bankrutuję. Po drugie, nie ciąży nade mną jakiś tam stryczek. Po prostu pokazuje, jak jest w transporcie. To nie jest, że ja stękam i narzekam. Tak po prostu jest. Jeżeli uważacie, że ja się powinienem uśmiechać przy tym, że kilometry nie idą albo jest mniej frachtów za dobre stawki, no to przepraszam was bardzo, ten kanał nie jest dla was. Bo tutaj się mówi raczej tak, jak jest w życiu, kurde. No ja się nie będę uśmiechał z czego się nie ma co śmiać. No czasami są sytuacje tego typu, to się zgodzę, że tutaj już płaszcz nic nie pomoże. Ale z reguły mówię tak, jak jest, prosto z mostu, bez owijania, bez koloryzowania, bez cukierkowania, nie żygam tęczą. No to jest taki po prostu kanał, tak jest stworzony. A to, że myślę o sprzedaży tkanin i tak dalej, to po prostu spowodowane z tym, że mi się chce już żegać tym transportem, że jestem już tym zmęczony. To jest naprawdę patologiczna branża, która nic nie wnosi, z której są niewielkie zyski, w której jest bardzo duże obciążenie i to jest... Nie, jedno jest do drugiego nieadekwatne. Nie wiem, jak mam to bardziej zobrazować. Są inne branże, w których nakład finansowy, nakład pracy jest dużo mniejszy, a zarobki są podobne. O tym mówię. Tym bardziej teraz jest dużo więcej przewoźników, którzy biorą wszystko, co idzie i jak najtańszym kosztem byle jechać. Oni nie mają w głowie tego, że to nie jest ratunek, to jest jakby dociśnięcie pętli na szyi. No kurczę, no... Jak to mam bardziej zobrazować? Są przewoźnicy inni, którzy mają swoje kanały na YouTube i też opowiadają o tym, że tych ładunków za dobre stawki jest dużo mniej, że ciężko jest włapać dobry kącek, że tych kilometrów przez to jest mniej, czasami się stoi i się czeka. No tak wygląda w tym momencie transport ludzi, którzy mają kalkulator. Ja po prostu męczę się tym, denerwuję się tym, stresuje mnie to wszystko, no bo samochód nie jedzie, nie zarabia, więc moja kubka, która jest odłożona na czarną godzinę, widzę, że topnieje i to mnie stresuje. Okej, cieszę się z tego, że piszecie mi różne rozwiązania, zmienić spedycję, poszukuję klienta. Naprawdę bardzo łatwo jest coś napisać. Ale zróbcie to w rzeczywistości, w tych czasach, w tym momencie. Poza tym zawsze trawa jest bardziej zielona u sąsiada. Ja już się nie raz przekonałem na własnej skórze, że tak jest. Dlatego teraz bardziej rozważam każdy krok, zastanawiam się, sprawdzam, obliczam, zbieram informacje, dopiero potem działam. Łatwo jest teraz przejść, zrobić głupotę, czy poszukać sobie klienta, który będzie niesprawdzony, który mi da kilka ładunków, a potem powie, sorry, nie mam za co zapłacić. No i co ja wtedy zrobię? No więc właśnie, no... nie mówię, że nie szukam klienta, nie mówię, że chcę zmienić spedycję. Chciałbym mieć swoje wyjazdy z Kujawsko-Pomorskiego. Swoje stałe wyjazdy, żebym postawiał samochód wyjeżdża, potem przejmujemy matrans na Europie i sobie jeździmy. Może by się udało mieć i swoje powroty. Nie mówię, że nie, fajnie. No ale to ja nad tym pracuję. Nie da się zrobić wszystkiego od razu, tym bardziej, że widzicie, że ja też jeżdżę. Pochłania mi to sporo czasu.
te kilka dni, które jestem w domu, to nie jest tak, że ja sobie wchodzę do siebie, do mieszkania, walnę się na kanapę i 5 dni leżę. No nie, ja mam tam kupę pracy, zresztą Marta tego świadkiem, nie mam czasu spokojnie sobie usiąść i pokonać telewizji. No jest ciężko, ale na nabór pracy ja nie narzekam. Ja narzekam na to, że nie ma efektów tej pracy i to mnie wkurza, to mnie frustruje i to sprawia, że człowiekowi się bardziej nie chce niż chce, ale dużo się pozmieniało od pewnego czasu. Był kupiec na Skanie, któremu musiałem podziękować. Stwierdziłem, że jednak nie sprzedaję, że przetrzymamy do końca roku. Leasing się spłaci, będzie auto moje, trochę jeszcze pojeździ po Europie, podrabia na czysto, nie będzie fraktów, to stanie w krzakach i poczeka na lepszy moment. Ja dodatkowo wymyśliłem jeszcze jakieś inne źródło dochodu, o którym wam nie będę opowiadał, bo to jest kanał o transporcie, a to jest związane poza transportem. Nie jest związane z transportem, tak? Więc ja sobie poradzę, o my się nie musicie martwić. Jeszcze spokojnie, luzujcie. Ci, którzy śledzą uważnie, wiedzą, o co chodzi. Ci, którzy po łebkach, no to myślą, że Wojtyła zaraz bankrutuje, no bo ktoś tam gdzieś coś powiedział. Nie, nie jest tak źle. Możecie spać spokojnie. Dojechałem, jesteśmy na Amazonie w Dobrowic. Dobrowic, podjeżdżamy na bramę, więc... Oni powiedzieli, że ja transport red, że niby tak spóźniony, no ale spóźniony jestem według aplikacji o ponad 5 godzin. Ale to wszystko było brane pod uwagę w ogóle przy samym zleceniu, więc... Więc na miękko. Na miękko. Słuchajcie, robię pauzę 45 minut na takiej dostawce na dzikusie koło Pragi. Idę sobie przygotować pasy, bo będziemy dzisiaj pasy zapinać. 14 sobie na początek wyciągnę. Mam nadzieję, że to jest liczba, która mi wystarczy. Bo jedziemy ładować, a tego nie mówiłem. Jedziemy ładować do Kronospanu. Więc będzie to płyta na bank. I z tym lecimy do Medio, nie, do Bergamo. Rzutka w piątek, mam nadzieję, że przed południem. I wtedy coś mam nadzieję, że załadujemy jeszcze na Niemcy i to już będzie taki przyzwoity wynik, jak się to wszystko nie spieszy. Dobra, idziemy po te pasy. Dobra, ja już dojechałem. Stanąłem na parkingu. Tutaj Litwin stanął jak stanął. Idziemy do biura. Do biura. No, trochę się napracuję dziś w nocy, coś czuję. Naskaczę się z tymi pasami, narożnikami. Przypomną mi się stare czasy adarowskie. Proszę, mamy Kronospan. Idziemy. Kurczę, bez żadnego czekania, bez powiedziera, od razu mam wjazd, więc się szybciutko przybieram i jedziemy! Dobra. Tu jestem gotowy. Pasy są przygotowane, deski zdjęte, plandeka odpięta. Część roboty wykonana, ale moje stanowisko jest zajęte. Więc będziemy musieli pewnie chwilę poczekać. A tak to tutaj wygląda. Powinien stanąć tutaj. Potem przede mną stoi. To jest dziwne, bo jest z Kazachstanu blachy, a naczepa, znaczy ciągnik z Polski. Ale się zmachałem. Ruch mi nie służy. Słuchajcie, jedziemy, ale nie jestem załadowany, kurwa, szargam, mam takie emocje, taki wściekło, że brak słów po prostu. Dobra, trochę się uspokoiłem. Szukałem chyba z pół godziny miejsca, żeby zaparkować. Wjechałem na jeden najbliższy CPN, nie było, okazało się, że mogę przejechać takim wiaduktem na drugą stronę, po drugiej stronie CPN, tam też nie było. No i w sumie zrobiłem z 20 km, żeby stanąć. Stoję i tak, umówmy się, źle. Tak nie powinienem stać, ale no nie było w ogóle innego wyjścia. No i czemu się nie załadowałem? Słuchajcie, stoję na tej hali, na której wam pokazałem. Podjeżdża wózkowy. Sprawdza mój numer załadunku. No i mówi, że zaczynamy ładować. No i przyjeżdża z pierwszą paczką. I stawia ją fajnie w przodu przy ścianie na środku. Paczka taka, no metr z haczykiem szerokości. Spiętrowane. Pierwszą postawił, drugą postawił, trzecią postawił, mówię, kurde, pójdzie szybko. No i wtedy zaczęły się schody. Zaczął te paczki stawiać po dwie na szerokość. Pierwszą postawił, dopchnął do ściany maksymalnie, aż bujnęło naczepą, bo się oparła o konicę.
zresztą mu pokazywałem, że już stoi przy ścianie. Mam na naczepie takie progi jakby po bokach, które wyznaczają jej szerokość, i tą paczkę postawił na tym progu, tą po tej drugiej stronie przy ścianie, przy tym nieotwartym boku. Pokazuję mu to, spojrzał, machnął, pojechał. Kurde, wychodzę z drugiej strony na naczepie, patrzę, no wypchnęło bok. Przyjechał z drugą paczką i wstawia ją, wiecie, jakby po szerokości jako drugą już. No już wiem, czemu tamtej nie poprawił, bo ta druga też stanęła na rancie, bo te dwie paczki razem nie mieściły się na szerokość naczepy. Pokazuję, mówię, stary, mówię, no to musi wejść, nie? Jak pierdolną wózkiem widłowym w tą paczkę, żeby ją dopchnąć, rozwalił nóżki tej paczki, urwał się ten pasek taki, ten ich taki zielony, wiecie, taki co ściągają, wgiął mi dół naczepy tam, gdzie mamy kurde, no taki dół rant naczepy, zresztą za chwilę wam to wszystko pokażę na zdjęciach. Ja mu się zacząłem na niego drzeć, a on do mnie mówi, do mnie po swoim języku, po czesku: będziesz tu stał do rana. I pojechał i zniknął. Kurde, miałem takie w sobie ciśnienie, że gdyby jeszcze raz przyjechał, to bym go chyba z tego wózka wyciągnął i mu tam wpierdolił chyba na tej hali, nie? Poszedłem do auta, próbowałem dzwonić do spedytora, no w nocy nie odbiera. Wysłałem mu zdjęcia, porobiłem zdjęcia, te, które za chwileczkę zobaczycie. No i wyobraźcie sobie, że książę wraca. Podjechał do mnie i mówi do mnie: będziesz ładował czy nie? I ja mówię do niego, że jak będziesz tak ustawiał jak to i nie poprawisz tego i jeszcze raz mi uszkodzisz naczepę, to nie. Mówię, poza tym z tą naczepą za chwilę z kierownikiem przyjedziesz. On do mnie mówi, że mnie rozładowuje, mam wyjechać. Przyjechał drugi wózek, którego wcześniej nie było. Ja czekałem 2 godziny, żeby mnie załadowali, od razu przyjechały 2 wózki. Rozładowali mnie, paczki rozwieźli, wózki zniknęły. Dziękuję, po temacie. Przyjechał jakiś gość, mówi, że muszę wyjechać. Ja mówię do niego, że chcę z kierownikiem, rano. No mówię, że zdjęcia porobione, uszkodzona naczepa, nikogo nie ma, rano. Wyjechałem z tego zakładu na parking. Na parkingu przed zakładem stać nie można, no bo jest zakaz. Za każdą godzinę przestają ci policzą 10 euro. Jak nie masz numeru załadunku za szybą, a mi ten numer zebrali. No i wyszło na to, że stoję gdzie stoję. Pauzę mam do 10, zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Jest jedna deska aluminiowa zgnieciona, jedna konica wgnieciona. Wgnieciony jest dół naczepy rant. Cała naczepa generalnie była mocno przekrzywiona po tym, jak on to zapakował, na siłę wepchnął, ale chyba się wyprostowała po rozładunku. Ja tak z tym miałem jechać przez Czechy, kawałek Niemiec, całą Austrię Brennero i przez Włochy. Mało tego, z lewej strony nawet bym konicy nie zapiął, nie włożyłbym desek, bo nie byłoby miejsca, bo ten towar po prostu wystawał. Nie wiem, jak się sytuacja rozwinie. Wszystko zobaczymy jutro i oczywiście o wszystkim wam opowiem. Teraz emocje mi trochę opadły, kładę się spać. Mam nadzieję, że zasnę, bo wkurwiony jestem równo.